Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym już niezliczonej ilości spotkań, które żeśmy już przez ponad 3 lata odbyli. I zanim powitam naszych dzisiejszych prelegentów, to chcę zapowiedzieć następne spotkanie 14 listopada o zwykłej godzinie, czyli o 17. Gościem będzie profesor Marek Ciklicki, który opowie o nowym kierunku studiów Global Business Services w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Przy okazji otwarcia tego kierunku studiów zaplanowane są też warsztaty praktyczne, a jest to pierwszy międzykolegialny kierunek studiów licencjackich stworzony od początku wspólnie przez przedstawicieli biznesu i nauki, a więc to najprawdopodobniej jest. Nie ma profesora Hausnera, żeby się go dopytać, ale to prawdopodobnie jest jakiś wynik tego podstolika biznesu i nauki, który on prowadzi. Jeżeli mogę się włączyć, to potwierdzam, panie profesorze, tą informację. A no Korzenie to właśnie. pan profesor Hausner. Tak Bardzo jest. dziękuję, bardzo dziękuję. Tak. No i proszę Państwa, dzisiaj z kolei mam wielką przyjemność i zaszczyt przedstawić naszych dwóch znakomitych gości w osobach profesora Olafa Żylicza, który jest rektorem Uniwersytetu Merito, czy to jest dawna Wyższa Szkoła Bankowa, czy Merito Wyższa Szkoła Bankowa, w każdym razie z tego pnia wyrosła. I profesor Żylicz jest rektorem warszawskiego oddziału. I pan Jacku, Karol. przepraszam, Jacku Błęda zeszłego roku do listopada, więc może poproszę przy okazji Karolu ciebie, żebyś parę słów powiedział, kim jesteśmy. Teraz jestem prorektorem do spraw międzynarodowienia w całej grupie Uniwersytetu Merito w Poznaniu, ale to Przepraszam, sam widzisz, przeszkodzi. nie byłem adjourno. No a i witam serdecznie pana Karola Cyrulika, który jest właśnie kanclerzem uczelni, o czym już była mowa. Panowie, mamy pół godziny na wasze wystąpienie, a potem zacznie się burzliwa dyskusja. Zapraszam, kto mówi pierwszy? To ja może tak Może. wywołane przez ciebie, Olafie. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, jak Olafie się spotkaliśmy z profesorem Hausnerem na konferencji. To było w Gorzowie Wielkopolskim, jak dobrze pamiętam. I mnie przedstawiałeś profesorowi, i ja powiedziałem, że jestem kanclerzem, a on na to powiedział, tak jak Angela Merkel, i dzisiaj ten temat wrócił jakoś. Rzeczywiście nasze uczelnie, bo jesteśmy, nasza uczelnia jest częścią grupy uczelni, nazywały się Wyższe Szkoły Bankowe, ale w zeszłym roku uzyskaliśmy możliwość nazwania naszych uczelni uniwersytetami. To nie jest, choć tutaj pewnie dla wielu z Państwa to jest oczywiste, ale nie każdą uczelnię można nazwać uniwersytetem. Żeby tak się mogło stać, to uczelnia musi spełnić wymogi dotyczące nauki. I kiedy te wymogi spełniliśmy, podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy, i stąd niepewność Jacka dotycząca tego, jak nas przedstawić, bowiem w tym momencie, poza zmianą w uniwersytet, zmieniliśmy też nazwę na Uniwersytet WSB Merito. Jakby to jest historia. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie i przepraszam za moją niedoskonałość. Czy teraz, Olafie, ty zabierasz głos? Ja tylko może bym dopowiedział, że do tej pory czasami jest mi trudno w pewnych. Jestem tylko 3,5 lat związany z naszą grupą obecnego Uniwersytetu Merito, ale to jest, żeby Państwu pokazać skalę, jest w całej grupie, która jest szersza niż tylko same Uniwersytety Merito, bo jest też Uniwersytet Dolnośląski, dawna TSW z Wrocławia, która jest częścią naszej grupy, jak i od bardzo niedawna też i pozostanie swoim brandem
i nadal będzie działać i się rozwijać Collegium Civitas. Tak. No i tak jak wspomniałem, mamy w sumie ponad 100 tysięcy, w całej grupie mamy ponad 100 tysięcy studentów, więc całość podmiotu jest bardzo duża, natomiast z Karolem, który formalnie ma tytuł wicekanclerza Wydziału Warszawskiego, jesteśmy w grupie od konsolidacji, od listopada zeszłego roku, w grupie poznańskiej, tak zwanego WSB Merito Poznań, na który się składają wydziały z Poznania, Szczecina, Chorzowa i Warszawa. No i dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć o budowaniu kultury organizacyjnej i takim. Bardzo się cieszę i dziękuję Ci też, Karolu, że się zgodziłeś, bo mam wrażenie, że bardziej mówisz przez to, co robisz, niż przez opowieści. A Tobie, Jacku, i to niekolokwialnie, dziękuję, że nas zaprosiłeś do tego wydarzenia. A mianowicie, aż się zawahałem, Karolu, to jest piąty rok istnienia Wydziału Warszawskiego, dawniej właśnie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. I to, co jest jakoś nie, myślę, że niezwykłe, choć mam gorący stosunek emocjonalny, wtedy się zacierają może takie zupełnie obiektywne widzenie rzeczy, ale myślę, że to jest taki bardzo ciekawy case, jestem nawet głęboko przekonany o tym, żeby opowiedzieć, jak się buduje kulturę organizacyjną właściwie od zera. Jak była ponad 5 lat temu, w tej chwili przejmowana poprzedniczka w tym samym miejscu naszej uczelni. Tam było ponad 10 razy mniej studentów, około 800 studentów, a w tej chwili jest ponad 10 razy więcej studentów po 5 latach. Możecie Państwo sobie wyobrazić, że tworzenie zupełnie nowej kultury organizacyjnej z pewnym zaczątkiem, z relatywnie, jak na nasze obecne rozmiary, niedużą grupą studentów, która się przerodziła w podmiot wielokrotnie większy. To dobrze, to może tyle, jeżeli chodzi o moje wprowadzenie, i bym z kolei teraz pozwolę sobie, mam nadzieję, że się udostępni. Nie wiem, czy widać. Tak, 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 jest tak, okej. widzimy. Tak, dobra. Jeszcze from the beginning. Dobrze. Właśnie, tutaj rzeczywiste nam zdjęcie. Nawet myślałem, Karolu, czy to są nasi studenci, ale budynek na pewno jest nasz na ulicy Łabiszyńskiej w Warszawie. I studenci też są nasi. Tak? No, to wiesz. A to teraz w tych czasach deepfake'ów i zwłaszcza to nie jest to pewne. Tak, więc króciutko chciałem powiedzieć o kulturze organizacyjnej uczelni jako koncepcji, ale tam nie jako wykładzie, tylko pewnym podprowadzeniu do tego, o czym chciałbym, żebyś ty, Karolu, właściwie opowiadał o tej twojej drodze, a w drugim swoim punkcie chcę powiedzieć o moim spotkaniu z Uniwersytetem WSB Merito w Warszawie, no wtedy formalnie jeszcze te 3,5 roku temu, ale jak mówiłeś, że lepiej Państwu nie mieszać w głowie, ale jednak trochę zamieszam, czyli Wyższej Szkole Bankowej, która raz jeszcze stała się rok temu uniwersytetem. No i później te założenia i droga budowania kultury organizacyjnej. Ty opowiadasz, a później sesja pytań i odpowiedzi, a na pewno pytań. No właśnie, taka i Karolowi, i mnie jest bliska, i pewno większości Państwu znana. Może najbardziej znana na świecie nawet koncepcja czy definicja kultury organizacyjnej nieżyjącego już bardzo wybitnego badacza z MIT, Edgara Scheina. Ale co jest mniej ważne, to jest to, że on mówi, że to jest zbiór tych podstawowych założeń dzielonych przez członków organizacji, służących adaptacji do wyzwań zewnętrznych i do tego, żeby utrzymywać stan integracji danej instytucji w rozwoju. To, co jest tutaj ciekawe w case'ie, do którego Państwa dzisiaj zapraszamy, to jest to, że ta kultura organizacji była budowana od początku. Zresztą
Badania bardzo wyraźnie też pokazują, nawet w istniejącej kulturze, wpływ na nią ma lider. A jeśli mamy taki przypadek jak tym razem, że ona jest no, budowana od początku, ab owo, to pytanie kogoś, kto miał koncept. To zresztą dowiemy się, jaki miałeś koncept, co za tym stało, jaką miałeś wizję, co się działo, jest tą narracją, do której Państwa zapraszamy. Natomiast jako model, który jest mi bardzo blisko, też jako konsultantowi biznesowemu, jest pewnie też wielu z Państwa znany, ale pozwolę sobie go przytoczyć, model wartości konkurencyjnych Camerona i Quina. On bardzo dla mnie interesujący, dobry i praktyczny sposób pozwala mówić o tym, jaka jest kultura organizacji. Z reguły się, jak autorzy też sugerują, mówi, jak jest i jak być powinno. W tym modelu to, co jest ważne, oni mówią, że właściwie każda organizacja ma podtypy, jeżeli tak by można powiedzieć, klanu, adwokracji, rynku i hierarchii. Czym one się, tylko w różnych proporcjach, i te właśnie proporcje są szczególnie istotne. Jak Państwo widzicie, z jednej strony mamy. Ja przepraszam, co to znaczy adhokracja? Zaraz opowiem, panie Aha. profesorze. Od ad hoc, a mogłoby się nazywać innowacyjne, ale się trzymam takiej spolszczonej nazwy, która jest używana. Czyli mamy dwa podtypy. Jeden to jest dwa, które są zorientowane do wewnątrz organizacji, czyli podstawowa aktywność się dzieje na tym, co mamy w środku organizacji, a dwie, ta rzeczona adhokracja i orientacja rynkowa są na czynniki, na to, co się przez kim dzieje na zewnątrz. Z kolei dwa główne klany, adhokracja, mają dużo z sobie elastyczności, takiej teraz by się powiedziało pewnie agile'owości. Natomiast hierarchii i rynku są dużo mniej poddające się zmianie i też nie generujących zmian, które charakteryzuje duża stabilność i potrzeba i realizacja kontroli. W największym skrócie można by powiedzieć tak, choć to nie jest tutaj najważniejsze, że kultura, czy te elementy, ten podtyp klanu, to jest, ja to tak sobie też innym nazywam jako taką kulturę rodzinną, gdzie kluczową sprawą jest dbanie o jednostkę, o pracownika, o jego rozwój, o zaufanie, o wspieranie się w organizacji. I budowanie takiego przez ludzi szczególnie wysokiego poziomu zaangażowania. Lider tutaj jest przede wszystkim mentorem, kimś, kto koordynuje też właśnie rozwój ludzi i stwarza warunki do tego, żeby oni mogli możliwie jak najlepiej funkcjonować. Drugi typ, czyli ten elastyczny i zorientowany na zewnątrz, adhokracja, to jest taka organizacja, to wszystkie high-techy, nowoczesne organizacje, które są zorientowane na to, żeby budować swoją może i przewagę konkurencyjną, ale swoją pozycję na rynku, swoją unikalność przez innowacyjność, robienie rzeczy state of the art. Ten podtyp charakteryzuje się tym, że zostawia się ludziom dużo bardzo swobody w działaniu innowacyjnym, modelowo nie karze się za błędy, wspiera właśnie eksperymentowanie po to, żeby być jako zespół tymi, którzy przewodzą rynkowi w dowolnej branży, w której się jest, żeby być poprzez właśnie nowoczesne rozwiązania i adhokratyczność, właśnie mogłoby być to pewnie agile'owość, to jest tak zdolność organizacji do bardzo szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Kultura rynkowa, gdzie to jest taka, można by powiedzieć, zorientowana na długoterminowy sukces, to
firmy samochodowe, które mówią, uzyskaliśmy 10% rynku, walczymy o to, żeby mieć stałe, stabilne dochody wynikające z pozycji rynkowej. Z reguły jest też sporo konkurowania wewnętrznego, promowanie najlepszego sprzedawcy roku, miesiąca. I to przywództwo z kolei tutaj jest no, takie mocne, żeby nie wchodząc, nie psychologizując, ale takie, które mówi, musimy walczyć, czasami wyrywać. Bardzo istotne są takie grube miary, mocne miary sukcesu rynkowego. Ważne są też oczywiście kwestie, może nade wszystko nawet finansowe. No i wreszcie kultura hierarchii, czy podtyp hierarchii, to jest taki, w którym to jak bank szwajcarski, gdzie wszystko powinno chodzić idealnie, gdzie mamy jasne reguły, mamy klarowne relacje między ludźmi, ale bardzo hierarchicznie z reguły ułożone, mamy dużą przewidywalność i bezpieczeństwo. I to, co oferuje taka instytucja światu zewnętrznego, to mówi, my tak zabudowaliśmy nasze procesy wewnętrzne, że możecie być pewni, że będziemy dobrze funkcjonować. To może tyle, bo to nie jest najistotniejsze jako sam model, choć tak jak mówię, mam ogromne do niego przekonanie, też praktyczne. Wybrałem troszkę kilka badań, które odwołują się do tego modelu Camerona i Quina i mówią o tym, jakie są polskie uczelnie. I jak Państwo widzicie, ta hierarchii, o której mówiłem przed chwilą, dominuje na wielu uczelniach, co jest związane z tradycją myślę, szkolnictwa w tej części świata, w której jesteśmy, ale też formalizacją procesów, nadzorem ministerstw, no ale też oczywiście poza regulacjami ważna jest stabilność. Z kolei kultura klanu, jak pokazują badania, jest szczególnie obecna w mniejszych uczelniach, co jest definicyjne, jest wtedy dużo więcej wspólnotowości, dobrych relacji, wspierania się wewnętrznego, takiego akcentowania zaangażowania. To, co jest bardzo jakoś, myślę, że też pocieszające, że coraz więcej jest adhokratyczności, odpowiadania na te zmieniające się warunki i technologiczne, i społeczne, i w wielu uczelniach można to, ten trend zaobserwować. Porównując, choć może nie jest to najważniejsze, uczelnie publiczne i niepubliczne, to z badań, które tutaj też pozwalam sobie przytoczyć, widać, że silniej czy częściej obecna jest ta dominacja kultury hierarchii. Natomiast niepubliczne są dużo bardziej zróżnicowane, bo można by powiedzieć to ze zrozumiałych względów. Przewaga jest kultury rynku, które muszą uczelnie na siebie zarobić, ale też i adhokracyjności, tej orientacji na innowacje. To tak. Chciałem tylko odnieść do badań w tym zakresie w modelu Camerona i Quina, które były w Polsce robione, a teraz króciutko parę zdań o tym, to co napisałem o tym moim doświadczeniu i spotkaniu z Uniwersytetem WSB Mellitą, wtedy Wyższej Szkoły Bankowej, jeszcze 3,5 roku temu. Było kilka rzeczy. Ja ponad 30 lat uczę w polskich uczelniach, byłem 20 lat związany ze SWPS-em, pracowałem też na Politechnice, okazjonalnie w różnych miejscach, też na UEK-u w Krakowie i w paru jeszcze innych miejscach uczyłem, krócej bądź dłużej. I to, co mnie
czasami ujęło, a czasami zaskoczyło. Z reguły bardzo pozytywnie. Jest kilka rzeczy, o których chciałem wspomnieć, zanim oddam Tobie, Karolu, głos. Po pierwsze, idąc też kategoriami tego modelu Camerona i Quina, to właśnie niski poziom hierarchiczności, ale w tym kawałku kultury hierarchii, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. I tutaj mam taki kanoniczny przykład, kiedy mamy taką panią Marzenę, która jest odpowiedzialna za sprawy porządkowe na uczelni, której kiedyś jej powiedziałem: pani Marzeno, pani jest tu taką królową. No, no tak. I to, że równie ważni, bo państwu tak ani nie wymieniałbym uczelni, ale miałem wrażenie, że często, chociaż to nie jest regułą, ale bywało tak na polskiej, zresztą nie tylko polskich uczelniach, w Niemczech widziałem bardzo podobne schematy, że na przykład pracownicy administracyjni byli co najmniej oddzieleni od pracowników dydaktycznych. A tutaj właśnie to pierwsze moje takie zaskoczenie pewnej bliskości, wspólnotowości. Ludzie niezależnie od zadań wykonują, czy ktoś sprząta, czy jest panem z ochrony, czy jest profesorem, który uczy, czy jest we władzach, czy jest osobą zarządzającą. I takim symbolicznym miejscem dla naszej uczelni jest kuchnia. Mamy dużą kuchnię, w której się spotykamy. Ja bym powiedział dosyć regularnie, to nie jest oczywiście sformalizowane, nikt tam nie musi przychodzić, ale w ciągu dnia bywają tłumy. Jak chcesz się coś i dowiedzieć, to wiadomo, do czego kuchnie służą, ale to jest takie miejsce dużego integrowania. Druga rzecz, która była dla mnie takim bardzo ważnym konstatacją, a mianowicie to, że jest tak wiele osób. W każdej organizacji, ja to sobie nazywam, że są niewolnicy, mrówki i gwiazdy. Pewnie dosyć oczywiste skojarzenia są z tym. Te gwiazdy to są ci, którzy są ponadprzeciętnie zaangażowani, czasami nawet mają zajęcia, analizy. I to nie ma znaczenia, jakie są instytucje, to zawsze znajdziemy jakieś gwiazdy. To, co było dla mnie niezwykłe, że procent tych ludzi, którzy mają to, co nazywam wielką wyobraźnię organizacyjną, bolą ich porażki w ogóle organizacji, cieszą sukcesy i mają potrzebę zmiany, ją deklarują. Nie wiem, czy ponad, czy nie, nie robiłem nigdy badań w tym zakresie, ale to mi się bardzo rzucało w oczy, że tych ludzi było relatywnie dużo. Z tym związana jest też taka, no, znowuż to nie dotyczy wszystkich pracowników, no, będziemy zdecydowanie nie, ale jest bardzo silna grupa osób, które spontanicznie podejmują różne działania prospołeczne. I to bardzo różne. Od tego działania na rzecz uchodźców z Ukrainy, teraz powodzian, jak spłonął dom, mieszkanie komuś na nieodległym Brudnie, organizowanie pomocy w bardzo taki nieuregulowany, można by powiedzieć, odgórnie sposób. Jest taka, no, spora grupa ludzi, choć znowuż na pewno nie dominująca, która przejawia systematycznie od lat tego rodzaju zachowania. Drugi obszar to jest, bym powiedział, innowacyjności. Ona jest wymuszona tymi eksponencjonalnymi, wykładniczymi zmianami, które są przyrostem, wykładniczym przyrostem liczby studentów. To, że jesteśmy duzi po prostu i każdego roku coraz więksi, to w sposób bardzo szybki. To wymaga niesłychanej właśnie tego, jak w startupowym świecie mówi, agile'owości. Bardzo też czas, w którym przyszedłem COVID-u, widziałem, jak niesłychanie szybko, zresztą jako nie jedyna oczywiście uczelnia w Polsce, ale nasza uczelnia, jak sobie bym powiedział, bardzo poradziła i trochę za Nassimem Talebem powiedział, taka antykruchość, to znaczy trud i wyzwanie raczej było czynnikiem pozytywnej zmiany, bardzo istotnej pozytywnej zmiany, która się dzięki COVID-owi dokonała. I szerzej mówiąc, w całym systemie
Uniwersytetu Merito jest dużo poszukiwań, jest duża otwartość na innowacyjność, na przykład uczenie w modelu highflexowym, który jest trudny, ambitny i myślę, że i dla szerszym wydaniu Uniwersytetów Merito i naszej szkoły jest to bardzo widoczne. Trzecia rzecz, która mnie uderzyła, to, że szkoły są sprawne, uczelnie są sprawne grupy, bo są zarządzane przez menedżerów. Nie jest najważniejszą osobą rektor, ale kanclerz. I to jest taki układ, w którym główną osobą, głównym liderem takiej organizacji jest właśnie kanclerz, który współpracuje z rektorem. Rektor reprezentuje uczelnię, z reguły zajmuje się też sprawami naukowymi i ma cały szereg tam swoich zadań, za które jest odpowiedzialny. I to chyba pierwsza uczelnia, na pewno nie jedyna, ale która ma. Funkcjonuje na bardzo takim mocnym systemie management by objectives, czyli zarządzaniem przez cele, kiedy właśnie na każdy rok my mamy bardzo jasno określone cele do realizacji. Powiedziałbym, jak w rasowym, pod wieloma względami, jak w bardzo wielu przedsiębiorstwach. I to może, i to wydaje mi się też jest, i to pewnie Karolu się będziesz do tego odnosił, też miarą sukcesu. To znaczy, że jest długoterminowe planowanie, strategia na wiele lat, nie ma tymczasowości i prostej kadencyjności w myśleniu. Jest to zbiór uczelni niepublicznych, które mają bardzo jasną strukturę właścicielską, a ludzi, którzy powtarzają i praktykują, że chcą budować rzeczy na dziesiątki lat, a nie na kadencję. I tym właściwie chciałem się na tym etapie podzielić, oddając Karolu ci pałeczkę i właściwie nie prezentację, bo będziesz mówił. I cię zapraszam do tego, żebyś się podzielił tak, jak wydawało mi się, niezwykle dla mnie było ciekawe, ale też dla Państwa, a Jacek też wie dlaczego. Karol, stage is yours. To powiedz, jak to było? Ja przepraszam, ale muszę się tutaj wciąć jako prowadzący, ponieważ tak naprawdę zostało Wam 3,5 minuty, ale oczywiście nie będziemy fundamentalistami. To, co macie do powiedzenia, jest ważne oczywiście, więc powiedz Karolu, ile Ci czasu potrzeba. To mea culpa, bo Karol miał mówić co najmniej 20 minut, a ja 7. Rozumiem, że gadałem Aha. co najmniej 15, Tak, wiedzony emocjami. To bije się w piersi. Dajcie Państwo mówić Karolowi, ile miał, bo to są kluczowe rzeczy, a ja miałem być tylko rozprowadzający. Karolu, mów. dobrze, zapraszamy Karola wobec tego. Ja zacznę, bo tutaj trochę Olaf mówił o tym, że na kulturę organizacyjną ma wpływ mindset założycieli, czy tam liderów, nie pamiętam, jakiego słowa użyłeś. Ja mam takie niezwykłe doświadczenie, że tworzenia organizacji od początku i często spotykam menadżerów, którzy zaszli bardzo daleko i pytam ich, czy tworzyli tę organizację od początku i często słyszę, nie, tam dołączyłem w 5. roku, w 10. To jest, nie wiem, czy Państwo mieliście taką okazję, żeby pracować w organizacji, która powstaje. To jest energetycznie niesłychanie ważne doświadczenie. Tworzą się bliskie więzi między ludźmi, którzy dołączają do zespołu. No to jest taka prawdziwa organizacja ochotników i to doświadczenie jakoś tam mnie pewnie uformowało i też sprawia, że jest w naszej organizacji trochę takich osób jak ja, które mamy takie poczucie ojcostwa albo macierzyństwa związane z tą organizacją. A wracając do tego mindsetu, ja się odwołam do takiej historyjki,
która nas tutaj połączy z Jackiem, bo ja pracowałem w Poznaniu w naszej uczelni, która dziś nazywa się WSB Merito w Poznaniu, i Jacek tam miał wykład gościnny. I po tym wykładzie poszliśmy razem na lunch. To było gdzieś w 12 roku, tak myślę. I ja tam opowiadałem tobie, Jacku, pewnie nie pamiętasz, ale opowiadałem tobie o problemie, jaki mam w jednym z działów, który dowozi usługi na rzecz klienta wewnętrznego, i są duże poślizgi w terminach i niska jakość tych usług, tak jest postrzegane przez swoje koleżanki i kolegów, klientów wewnętrznych. I tam ci opowiadałem o tym, co planuję z tym zrobić, i tak z troską się nade mną pochyliłeś i powiedziałeś mi takie zdanie, że ci ludzie wiedzą, jakie bariery ich ograniczają, i wiedzą, co zrobić, żeby te bariery pokonywać, i wystarczy ich zapytać. No i tak pomyślałem sobie, to taka mądrość, profesor tu się dzieli mądrością, ale potem Jacek powiedział mi, że w swojej książce opisał warsztat, który może być pierwszym krokiem do takiego zapytania ludzi o bariery. Ja sobie kupiłem tą książkę w następnym tygodniu i przeczytałem, co napisałeś o tym warsztacie, a potem przeczytałem całą tę książkę. Ona się wtedy nazywała Doktryna Jakości, Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Dziś nazywa się inaczej. I zrobiłem ten warsztat z moją koleżanką, trenerką. I bo Jacek, nie wiem, czy Państwo czytaliście, ale Jacek opisuje ten warsztat, żółte karteczki, czerwone karteczki. Jakby on jest na poziomie technicznym opisany tak, że można go po prostu zrobić. I my to zrobiliśmy. Potem zaangażowaliśmy do tego właśnie klientów wewnętrznych. Ja zobaczyłem siłę, jaką ma pytanie ludzi o zdania i pytanie ludzi o to, co ich ogranicza i czego potrzebują. I to było dla mnie niezwykłe doświadczenie, i to spotkanie miało wpływ na to, kim dzisiaj jestem, ale także z takiego powodu, że przeczytałem twoją książkę, a na końcu każdej książki jest bibliografia, i przeczytałem bibliografię, i tak trafiłem na Deminga i miałem z nim wtedy pierwszy kontakt. Tam trafiłem na Pinka i jego Drive'a, na Markusa Buckinghama. I tam te kolejne rzeczy, które mnie spotykały na tej drodze, również na mnie wpłynęły. Jak w 18 roku późną jesienią przyjechałem do Warszawy, żeby tworzyć naszą uczelnię tutaj w Warszawie, byłem 40-kilkuletnim mężczyzną i wiedziałem, czego chcę, ale najbardziej wiedziałem, czego nie chcę, tworząc czy współtworząc organizację i będąc u jej początku. I kilka słów o takich z mojej perspektywy kluczowych elementach na poziomie systemu, które wdrożyliśmy czy zastosowaliśmy, które mają wpływ na to, jak ta organizacja dziś wygląda, i na kulturę, o której tutaj rozmawiamy. Takim pierwszym z poziomu systemu rozwiązaniu, które tutaj, o którym chcę te dwa słowa powiedzieć, to jest system wynagradzania. Ja wiem, że Olaf nas umawia na rozmowę, Jacku, na temat tego, z czym się zgadzam, a z czym się nie zgadzam w doktrynie jakości, i te chętnie się spotkam i porozmawiam, ale akurat z tym podejściem do myślenia o unikania tej spirali przemocy w organizacji i o roli systemu wynagradzania, ja się bardzo zgadzam z twoim podejściem. I my wdrożyliśmy system, w którym nie ma premii, nagród za jakość, za sprzedaż. Podstawa, wynagrodzenie zasadnicze jest całym transferem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Nie będę tu wchodził w szczegóły techniczne, ale tam co roku robimy przegląd tych stanowisk po to, żeby te wynagrodzenia
miały rynkowy wymiar. Natomiast wprowadziliśmy też takie rozwiązania, które nazywamy bonusem rocznym, które uczelnia może zastosować, ale nie jest do tego zobowiązana. To jest rozwiązanie, które ma taki wymiar i to jest element naszego kontraktu z naszym zespołem, że możemy do niego sięgnąć, żeby się tym sukcesem podzielić, ale w okresie pandemii miałem wątpliwości, czy to zrobimy, choć potem okazało się, że było nas na to stać, ale gdyby nas nie było na to stać, to w trosce o tą organizację poszedłbym do mojego zespołu i powiedziałem, że w tym roku tego nie robimy. Natomiast ten mechanizm działa tak, że każdy pracownik dostaje taką samą kwotę i żaden z menadżerów nie ma wpływu na to, ile Stasiu, ile Kaziu. I to jest celowe i to wspomniałem o tej spirali przemocy, cytując tutaj Jacka. Wymyślone po to, żeby takich narzędzi nie mieć, ale mówiąc nie mieć, mam na myśli też siebie. Ja nie mam, nawet gdybym chciał, to nie jestem w stanie wpłynąć na wynagrodzenie poszczególnych pracowników, bo nie mam żadnego narzędzia do tego, żeby na to wpływać. I myślę, że to ma niezwykły wpływ na kulturę organizacyjną, też na to, jakich ludzi przyciągamy. Wiem z doświadczenia, że to narzędzie ma na poziomie systemu olbrzymi wpływ. Drugim takim rozwiązaniem z poziomu systemu to jest przedsięwzięcie, które nazywamy budową architektury procesowej. To jest tak naprawdę lean managementowe wdrożenie. Zarządzamy procesami w naszej organizacji. Też pewnie jakaś inspiracja, Jacku, tutaj z doktryny dla mnie płynęła. Natomiast jak zacząłem z moim kolegą na początku szkoły się tym interesować i szukać doradców, to wszyscy mówili nam to samo, to znaczy zbudujcie własne rozwiązanie, to będzie działać, a jak skopiujecie rozwiązanie z amerykańskiej książki, to będzie dobrze wyglądać na prezentacjach. My zbudowaliśmy własne rozwiązanie. Nie będę o tym mówił, o jednej rzeczy chcę powiedzieć, bo jest taka dla mnie sexy i to jest taką trochę dla mnie zabawką, która cieszy chłopca takiego, którym jeszcze ciągle staram się być. To jest Akademia Lean Lidera, którą co roku robimy i już wielu ludzi w naszej organizacji przez to przeszło. Jesteśmy uniwersytetem, więc robienie akademii jest dosyć naturalnym rozwiązaniem. Ludzie kończą tę akademię z Green Beltem, natomiast z certyfikatem Green Belta, natomiast kluczem tam jest. Jakby tym podstawowym komponentem jest praca z konkretnym procesem, którym się zajmuję w pracy, mojej pracy, na moim stanowisku pracy, w procesie, który współtworzę. I problem solving. I no więc to jest takie idealne połączenie z mojej perspektywy wiedzy i praktycznego podejścia. Kolejnym elementem z poziomu systemu, i tu już będę finiszował, to są rozwiązania związane z pracą z postawami. Bo jak się buduje organizację bez premii, to jak o tym mówię moim kolegom, którzy zarządzają innymi biznesami, to często słyszę, to jak w takim razie, jaki masz wpływ na to, żeby ludzie dowozili cele? I ja wtedy mówię, no, że jak nie daję ludziom premii, to muszę z nimi rozmawiać, że to jest moje rozwiązanie. I tu praca z postawami ludzi jest niesłychanie ważna i wrażliwym elementem. Każdy z naszych menedżerów ma taką możliwość, żeby mieć Źle kontakt ze Ciebie swoim. słyszymy. Mnie słyszycie? Tak. Teraz Ja lepiej. widzę, że mam Jakoś dobrą sieć. oddaliłeś się może od Teraz jest mikrofonu. dobrze. Teraz Chyba dobrze. kolejna. To będę tutaj bliżej komputera.
Więc wracając do tych procesów coachingowych, my w żaden sposób nie kontraktujemy celów indywidualnych tych procesów z poziomu organizacji. Nie miernikujemy tego w żaden sposób. To jest, zacytował Olafa, który mówi w wolności między coachem a coachee. Natomiast no, ja widzę niezwykłą siłę, bo czasem to prowadzi do tego, że ktoś dochodzi do wniosku, że chce z tej organizacji wyjść, a czasem, że chce coś zmienić na poziomie swojego zdrowia. Ale każde z tych elementów traktuję jako część mojej odpowiedzialności za całą tę organizację, czy naszej, ludzi, którzy zarządzają tą organizacją. I drugi taki mocny obszar to jest obszar związany z całą logiką i myśleniem Gallupa. Każdy z naszych pracowników ma swój test, mamy mapę całej organizacji, ale to, co tu jest najważniejszego, to jest budowanie takiego przekonania o tym, że dopasowanie do roli jest kluczem i od tego się wszystko zaczyna, bo przecież tych metod pracy z potencjałem jest bardzo wiele. Mi akurat Gallup jest bliski. Być może znowu to powiem, być może dlatego już nie pamiętam, czy dlatego, że przeczytałem o tym w Doktrynie Jakości, a może wcześniej już miałem kontakt z tą metodą. I ostatnia rzecz z poziomu systemu to jest bardzo świadome i coś, czego uniknęliśmy, coś, czego nie chcieliśmy i czego nie zrobiliśmy, czyli nie mamy systemu ocen pracowniczych, nigdy go nie mieliśmy, a ciśnienie systemu jest olbrzymie, żeby takie rozwiązania wdrażać. Ja myślę, że, bo to jest powiązane też z tym, że nie mamy konkursów dotyczących wydajności, które wiele firm wdrażających rozwiązania z obszaru lean management stosuje, czy konkursów dla nie wiem, sprzedawców. Nie robimy tego bardzo, bardzo świadomie i być może to, o czym Olaf tutaj wspomniał na początku, o tym, że jest grupa ludzi, którzy się angażują w różne przedsięwzięcia z potrzeby jakiejś wewnętrznej i to przedsięwzięcia niezwiązane z biznesem, który robimy, czy z działalnością, którą prowadzimy. Być może są powiązane z tym właśnie, że takiego systemu nie mamy, choć to może brzmieć jak paradoks, ale mamy takiego kolegę, który pracuje w dziale administracji. Co roku organizuje bieg. W tym roku Olaf też pobiegł w tym biegu i nie wiemy, dlaczego on to robi. Ja co roku się tym zajmuję. Ja też biegam w tym biegu. To w żaden sposób nie jest powiązane z jego formalną rolą. Myślę, że gdybyśmy w ocenie pracowniczej, jego szef oceniałby jego zaangażowanie na rzecz kolegów i koleżanek i tam wystawiał mu czwórkę lub piątkę, to być może nie chciałoby mu się tego biegu dla nas organizować, a tak z jakiegoś powodu go organizuje. Oczywiście przyjmuję, że upraszczam i że to jest o wiele bardziej skomplikowane, ale tym niemniej cieszę się, że takiego systemu oceny pracowniczej nie mamy. I jeszcze już na ostatnim zdaniu odniosę się do tego, co powiedziałeś o MBO, Olafie, bo rzeczywiście w naszej grupie jest to rozwiązanie, które jest wdrażane w różnych naszych uczelniach. My wyznaczamy, ale w naszej uczelni w żaden sposób realizacja celów nie jest powiązana z wynagrodzeniem i w tym sensie nie jest to MBO. No właśnie. Natomiast, bo to też często mnie o to ludzie pytają, jak nie płacisz premii, no to jak te cele wyznaczasz? I ja wtedy mówię, tutaj znowu cytując trochę ciebie, o tym sienkiewiczowskim dylemacie, gardłem mi za to wać pan zapłacisz, albo daję ci parol kawalerski na to. I jedyną konsekwencją za niedołożenie celów, które wyznaczamy w bardzo wielu miejscach organizacji, bo przypisujemy je do procesów,
wyznaczamy wartości mierników w poszczególnych procesach, to jedyną odpowiedzialnością jest możliwy wstyd, ale tylko wtedy, jeśli ktoś ma poczucie, że nie zrobił tego, na co było go stać i nie dołożył się do swojej pracy. A jak się dołożył i tego celu nie robi, no to ma świetną okazję, żeby zastanowić się z poziomu systemu. Tu się do Deminga odwołam, który mówi, 80% błędów w organizacji jest zakorzenionych w systemie, a nie w błędach popełnianych przez poszczególne osoby. To poszukajmy przyczyny. I oczywiście to, co mówię, jest pewną idealizacją mojej własnej organizacji, ale powiedziałem o tym, że mam do niej stosunek ojcowski, a każdy z Państwa, który ma dzieci, trochę tam cukierkuje obraz swoich własnych dzieci, opowiadając sąsiadom o nich, więc być może też uległem temu mechanizmowi. Dziękuję bardzo obu panom. To była dla mnie, to była fascynująca opowieść. Teraz, proszę państwa, mamy okazję na to, żeby przyszpilić naszych referentów naszymi pytaniami. Zapraszam. Ponieważ nikt się nie zgłasza, to ja korzystam z okazji, bo potem będę miał, że tak powiem, niższy priorytet w zadawaniu pytań. Ja się chciałem zapytać, jak u Was wygląda i czy w ogóle jest taka dychotomia, która funkcjonuje w bardzo wielu uczelniach, dzielących pracowników naukowych na pracowników dydaktycznych i pracowników badawczych. I na przykład w jednej z uczelni jest tak, że pracownik dydaktyczny mówi mi, że napisał pracę, ale nie będzie jej publikował, bo mu się nie opłaca. Ja mówię, ale co to znaczy, że się panu nie opłaca? Ja za to żadnych punktów nie dostanę, bo ja jestem pracownik dydaktyczny. No ale napisał pan pracę, może ją pan ogłosić. Ale po co? No nie będę miał za to punktów. Bo to tylko pracownicy badawczy mają punkty za publikację, więc jak to u Was jest? Czy jest jakiś podział w ogóle na takie dwie kategorie? Jeżeli jest, to na czym on się opiera i jakie przynosi konsekwencje dla tych osób? To Olaf tutaj lepiej się na tym zna, ale ja powiem tylko na początek, że my jesteśmy częścią systemu, to jest bardzo regulowana przez państwo branża, no to państwo macie tego świadomość, a teraz po aferze Collegium Humanum państwo idzie coraz głębiej, z jednej strony fajnie, no bo się okazało, że odbywają się pod płaszczykiem uczelni rzeczy straszne, a z drugiej strony no ta regulacja no sprawia, że także niepubliczne uczelnie, prywatne uczelnie podlegają takim rozwiązaniom, których byśmy wcale nie chcieli. Olafie. Odpowiadając Jacku na Twoje pytanie, oczywiście mamy jak każda inna uczelnia podział na dydaktycznych. Nie mamy czysto badawczych, ludzie na stanowiskach czysto badawczych, ale mogliby być. Nadrzędną strukturą taką naukową jest Federacja Naukowa, która w ośmiu, a w tej chwili po dołączeniu Collegium Civitas w 10 dyscyplinach będzie miała prawo nadawania ma prawo do nadawania doktoratu i habilitację. I teraz badawczo-dydaktyczni są ci, którzy mają, wiem, że to jest język, którego nie lubisz, dobrze punktowaną produkcję naukową, to wchodzą do N i później są w ramach kolejnej parametryzacji rozliczani. Natomiast to, co jest jakoś unikalne, myślę też dla uczelni, osobną rzeczą jest, na ile ten system kupowania ludzi, zaangażowania do pracy naukowej przez to, że jak będziesz miał 100 punktów, to dostaniesz tyle, a tyle, a jak będziesz miał za 200, to inną sumę pieniędzy, na ile może być, znaczy patologię znamy, jak nie wiem, pójdź do Greka i tam European Research Journal zapłacić 4000 franków i 3 tygodnie ci opublikują za 100 punktów.
I to oczywiście jest i w jakiejś mierze dotyka również naszego systemu. Natomiast to, co jest jakimś nowym, oryginalnym w stosunku do innych szkół niepublicznych, jest to, że nie tylko ludzie nas badawczo-dydaktyczni dostają premię za publikację, ale również tak pozostali. To jest jakieś tam jest ograniczone rocznie. Ale każda osoba, i to szczerze mówiąc, jeżeli już jest ten system nagradzania, bo on tutaj akurat jest i to jest w całej grupie poznańskiej, że jeśli osoba, która nie jest naukowo-badawcza, opublikuje, znaczy w ogóle ma coś więcej, ma prawo aplikować o pieniądze na konferencję i na przykład do finansowanie w Open Accessie, a jak opublikuje, ma mniejsze pieniądze niż osoby badawczo-dydaktyczne za tą, które by miały pieniądze, osoby badawczo-dydaktyczne za tą samą publikację. I to oznacza, że jest próba systemowego wspierania osób, które właśnie może mają przyjemność albo chcą aspirować do N w dyscyplinach, albo po prostu chcą badać, ale w ramach tego systemu, no właśnie, jaki jest, gdzie jest powszechny, prawda, za płacenia za publikację. Nie wiem, czy to Jacku jakoś odpowiada w pełni na Twoje pytania. No, myślę, że tak. Wiem, że bardzo jesteś radykalnym wrogiem punktozy i jak cię pytałem, jak żyć w tym systemie, to kiedyś mi powiedziałeś, to jest to po prostu obrzydliwe i straszne. Tak, do punktu jeszcze może wrócimy, ale przywracam mikrofon dla audytorium naszego drugiego. Kto by chciał zadać pytanie naszym dzisiejszym prelegentom? Janusz Rosiek, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No muszę powiedzieć, że bardzo mnie zainspirował przykład tutaj panów uczelni w sensie takim no, niezwykle pozytywnym. Natomiast takie mnie nachodzą dosyć poważne wątpliwości odnośnie tego przede wszystkim, na ile ta uczelnia wasza jest wyjątkowa. No bo tak, pierwsza taka uwaga to ja do pewnego momentu no, pracowałem w różnych niepublicznych szkołach. Skończyłem tam pracować gdzieś około no, niecałe 4 lata temu i w związku z tym tak się zastanawiam, czy, bo no, miałem tam niezbyt pozytywne doświadczenia i to zarówno z procesem dydaktycznym, jak i z procesem, że tak powiem, działalności naukowo-badawczej, która de facto w ogóle tam nie istniała, można by powiedzieć. W związku z tym no, są trzy możliwości, że albo ja źle trafiałem. Druga możliwość to jest, że przez te 4 lata, jeśli by tak ten obraz miał wyglądać, jak tu został zaprezentowany, to czy aż tak pozytywnie się sytuacja zmieniła? Bo rzeczywiście, no jak 4 lata nie miałem kontaktu, no to być może, że w pewnych uczelniach tak się zmieniło. Albo najbardziej prawdopodobny scenariusz, że rzeczywiście wasza szkoła jest wyjątkowa i takim stanowi pewien taki wzór optymalizacyjny do naśladowania. Także to są te uwagi. Oczywiście część tego też dotyczy uczelni publicznych, ale no, przynajmniej tam są pewne pozory, że tak powiem, zachowane, prawda, że jest jednak działalność naukowo-badawcza. No jednak no, czasem nie ma porównania, bo no, jak szkoła prywatna w ogóle nie prowadzi w tym zakresie działalności, a tu jednak jest, no i są granty, są projekty, ci najlepsi jednak dostają, no to jednak no, jest to dosyć duża różnica. I druga uwaga, czy takie pytanie, jak sobie radzi szkoła? Częściowo to już było powiedziane, ale chciałbym jeszcze coś usłyszeć na ten temat, żeby to, co mówił Jacek właśnie o tych, prawda, działkach, że tak powiem, dydaktycznej, naukowej, plus jeszcze, jeśli do tego dołączymy projekty badawcze, konieczność publikacji, wypełniania slotów, wypełniania całej tej biurokracji, prawda, która no, według mnie zabija w ogóle w wielu przypadkach taką działalność, taką kreatywną, innowacyjną, prawda, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no jak sobie z tym poradzić? Bo czasem ja się łapię na tym, że
że nawet mając cały dzień pozornie do dyspozycji, no rzeczywiście on jest do dyspozycji, to łapię się na tym, że rzeczywiście ja nie zrobiłem tego, co zaplanowałem, bo było tyle innych różnych rzeczy, bo tu mail przyszedł, tu to, tu tamto, tu deadline, tu spotkanie, prawda? I nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, ja bardzo lubię webinary, prawda? Tylko potem się łapię, że rzeczywiście no, na inne rzeczy mi brakuje czasu, a tam jest ta nieszczęsna biurokracja, gdzie rzeczy są robione no po to, żeby je tylko zrobić i one idą gdzieś tam na półeczkę, prawda? No ale ważne by było, żeby się tym wykazać. Znałem taką szkołę, prawda? Tam mało pracowałem, ale mieli, no rzeczywiście, no studenci byli, że tak powiem, na niskim poziomie, prawda? I też te wymagania były dostosowywane, nie w górę, tylko w dół, to jest powszechne, ale tam szczególnie to było widoczne. Natomiast kontrole komisji akredytacyjnej inne powodowały, że rzeczywiście w papierach mieli jak w pudełeczku, jak po prostu no, poukładane, posegregowane idealnie. I nawet dostali wyróżnienie. Nie wiem, to tam dotyczyło właśnie jakiegoś, już nie pamiętam w tej chwili, ale w każdym razie szkoła została wyróżniona, już nie wiem, jakie tam te kryteria były. Natomiast no, jeśli patrzyłem tam na studentów i brak możliwości rozwijania takiej działalności badawczej, no to kompletnie z tym kontrastowało. Także to są takie moje pewne wątpliwości, no, którymi też właśnie chciałem się podzielić i też przy okazji właśnie panów podpytać, jak można by to rozwiązać, bo macie bardzo pozytywne doświadczenia, dobre praktyki, czyli może byście tutaj mogli coś podpowiedzieć. Oczywiście jeszcze jedna uwaga, że faktycznie to, co było powiedziane, że 80% błędów wynika z systemu, a 20% z pomyłek ludzi. I muszę się tu silnie podpisać pod tym jeszcze na zakończenie, bo rzeczywiście to, co się robi, mnożenie tych działów, przenoszenie, restrukturyzacje, zmiany wydziałów na kolegia, zmiany pokoi, zmiany miejsc, że człowiek jak pracuje 30 lat, ale nie jest się w stanie w niektórych rzeczach zorientować. Kiedyś prosiłem o dofinansowanie, ubiegałem się. Zanim ja znalazłem odpowiedni dział, to ja, no, żeby nie przesadzić, 4 albo 5 telefonów wykonałem. A jeszcze kiedyś było tak, że zostałem wprowadzony w błąd, że ja mam do prorektora, do współpracy zagranicznej że miałem do dziekana wystąpić, a miałem wystąpić do prorektora do spraw współpracy zagranicznej i cała para poszła w gwizdek. I co się okazało jeszcze? Najśmieszniejsze w tym wszystkim, że ponieważ rzeczywiście ta pani się pomyliła i ja jej o to nie winię, bo rzeczywiście przy tym galimatiasie systemowym, że tak powiem, nie trudno o to, ale co się okazało? To miało iść przez system elektroniczny, a okazało się, że jak ktoś popełnił błąd, to da się zrobić tak, żeby ten system ominął. I ominęło się, wystąpiłem z normalnym pismem na papierze, czyli co my w ogóle robimy? Dziękuję bardzo. To było długie pytanie, koledzy. Ja bym powiedział, panie kanclerzu, jak żyć w sprawach poza naukowych, to ty odpowiedz koniecznie. A nie, to ja właśnie, bo tutaj tak zrozumiałem pana pytanie, że brakowało panu wsparcia w obszarze prowadzenia nauki, czy takiej możliwości, takiej przestrzeni do tego. My jesteśmy w o tyle specyficznej sytuacji, że jako grupa uczelni, tak jak Olaf to na początku powiedział, w naszej grupie jest dzisiaj 5 uniwersytetów, które są w 11 miastach w Polsce. Założyliśmy federację naukową i prowadzimy naukę wspólnie, co oznacza, że wspólnie inwestujemy w ten obszar i nigdy nie byłoby nas stać na prowadzenie badań naukowych w takim wymiarze, gdybyśmy robili to samodzielnie jedną uczelnią, bez względu na jej rozmiar. Natomiast czy możliwości inwestycyjne. Natomiast robiąc to razem, możemy to robić po pierwsze z no, pewnym większym rozmachem, niż robilibyśmy to, czy robią to inne uczelnie, które działają samodzielnie,
A po drugie, no tutaj Olaf wspominał o tym, że nasze uczelnie są zarządzane przez profesjonalnych menedżerów. Nie chciałbym przez to powiedzieć, że naukowcy nie mogą być profesjonalnymi menedżerami, ale jakby ten klucz jest tutaj w oparciu o kompetencje menedżerskie i naszą federacją naukową również zarządza menedżer, który stosuje narzędzia dotyczące zarządzania nauką. Może nie powiem, że jak każdą inną dziedziną życia, ale no przeniesione rozwiązania stosuje z biznesu. Jakkolwiek to może brzmieć szokująco dla Państwa, to tak tym zarządzamy. Ale Olafie, znasz się na tym lepiej. Powiedziałeś wszystko. Dodałbym tylko, że prezydent Federacji Naukowej jest zarówno świetnym menedżerem, jak i profesorem, czyli rzadki przypadek, dwa w jednym. Nic bym nie dodał. Dziękuję bardzo. Wobec tego pan Dobrosław Bilski. Prosimy włączyć mikrofon. Tak jest. Mikrofon włączony. Zadam takie pytanie, bo to pytanie dotyczy tego, co jest efektem projektu, który realizowaliśmy w uczelni i to, co dla mnie istotne, też jest efektem kluczowego dla mnie problemu. Jestem dydaktykiem, metodykiem i tym się zajmuję, nauczaniem, a nie nauką, jak padło ostatnie pytanie. Ale taka dysproporcja jest. W momencie, kiedy ministerstwo wprowadza nam system punktów, które oceniają pracę naukową i każdy pracownik uczelni wyższej może zobaczyć siebie wycenionego, złe słowo, ocenionego w punktach, to w pewien sposób w sferze dydaktycznej nie ma odpowiednika. To, co jest w świetle badań pedagogicznych najsporym problemem w ogóle nauczycieli, nieważne na jakim etapie kształcenia, to, że mają problem z samooceną. To znaczy nie potrafią ocenić, jaka jest jakość ich pracy. Nie, jak gdyby nie są to rzeczy łatwe do oceny. W związku z tym powstaje takie naturalne zaburzenie proporcji. System punktowy w nauce powoduje, że w nauce potrafimy to łatwo ocenić. Ba, wiemy według jakich reguł grać, żeby być dobrym. Trzeba napisać taki artykuł, opublikować w takim miejscu, przygotować taką książkę, zrobić tego tyle na rok i wtedy już wszystko jest ok, punkty lecą, jesteśmy dobrze ocenieni. A w dydaktyce reguły gry nie są określone. Jak Państwo ten problem rozwiązujecie? To twoje na zdecydowanie. Też nie wiem dokładnie, co pan ma na myśli, ale powiedział pan, że jest pan metodykiem. My mamy duży dział metodyki, czyli ludzi, którzy wspierają nauczycieli akademickich w rozwoju, jak uczyć dorosłe osoby, bo znowu no jest takie przekonanie, że jeśli ktoś ma doktorat, to zapewne umie uczyć innych ludzi. To przekonanie nie jest prawdziwe. Jakby tak. z ja faktu, się tym właśnie zajmuję, tym się zajmuję w kolegium Civitas, w związku z tym, żebyśmy już mieli taką. Okay. Czyli tak jak Olaf powiedział, w uczelni, która jest częścią naszej grupy od kilku tygodni. Tak, ale poznajemy się dopiero. Tak. W każdym razie, jeśli dobrze zrozumiałem pana intencje, no to właśnie przez to, że tworzymy takie miejsce w organizacji ludzi, którzy wspierają nauczycieli akademickich, to jest nasza odpowiedź. Zresztą bardzo ciekawe jest, że tak naprawdę my tą grupę zawodową tworzymy, to znaczy na rynku nie ma metodyków, których można zatrudnić, bo to jest zawód, który w praktyce nie funkcjonuje w bardzo wielu uczelniach, funkcjonuje trochę w obszarze nauczania języków obcych i zwykle metodycy, często metodycy się wywodzą z tego świata, ale to jest dla mnie niezwykłe, że nie ma rynku ludzi wykonujących ten zawód, a nie ma tego rynku, dlatego że nie ma popytu tworzonego przez uczelnię na ludzi wykonujących ten zawód.
Można. To ja bym tutaj, panie Janusz Rasiek, pisał o tym oczywiście, że mamy ocenę studentów w takim trybie, jak właściwie wszędzie są na uczelni, ale poprosiłbym cię, Karolu, żebyś dwa słowa powiedział o BAM-ie, bo to jest też niesłychanie ważny taki element informacji zwrotnej systemu z bardzo różnych poziomów, również od studentów. I to jest oryginalne dla naszej grupy uczelni. BIM jest tak naprawdę badaniem satysfakcji klienta, studenta w tym przypadku. Choć tak nazywamy też badania satysfakcji w innych obszarach naszej organizacji, ale tu się na tym skoncentruję. My te badania robimy, znowu może dziwnie brzmieć, w uczelni, która, jak powiedzieliśmy, istnieje 5 lat. My te badania robimy od 2010 roku we wszystkich naszych uczelniach. To daje nam niezwykłe narzędzie, ponieważ możemy porównywać też te oceny pomiędzy w czasie i w przestrzeni, czyli pomiędzy poszczególnymi naszymi uczelniami. Dlatego mamy taki barometr, który nam pokazuje nie tylko emocje studentów, ale także 400 obszarów, które oni oceniają i które no, sprowadzają się do tego, że jeśli trywializując to, nie smakuje im jedzenie, to my o tym wiemy i pytanie, czy coś z tym robimy i czy zarządzamy, czy nie. A po drugiej stronie, jeśli krytycznie oceniają praktyczność zajęć prowadzonych przez jakiegoś nauczyciela akademickiego, to znowu jest to ich perspektywa i mamy, stoimy przed wyborem, czy na to wpływać, czy nie. To jest naprawdę niezwykłe narzędzie, zwłaszcza dlatego, że my nie zmieniamy metodologii przez lata i no, możemy się odwołać do olbrzymiej bazy wiedzy. Dziękuję, nie dopytuję już. Dziękuję bardzo. Ja chcę w tym miejscu przeprosić wszystkich zadających pytania, że ja zapraszając ich do głosu nie wymieniam ich szarży, czyli tytułów i stanowisk, ale nie wszystkie znam, więc nie chciałem jednym tytułować, a drugich nie. W związku z tym pani Ewa Bochno, zapraszam. Dziękuję. Uniwersytet Zielonogórski. Troszeczkę panowie wyprzedzili pytanie, które chciałam zadać, bo chciałam właśnie zadać o miejsce osób studenckich w życiu uczelni. Po części już wiem, ale dopytam jeszcze, czy studenci u was i studentki wchodzą w takie struktury formalne uczestnictwa w kulturze, ale chodzi mi nie tylko uczestnictwa w sensie wydarzeń kulturalnych, ale zarządzania uczelnią. Czy studenci, studentki też są tymi osobami zarządzającymi, ale nie tylko tymi, które no, wyrażają swoją opinię w ankietach? Dziękuję. Czy teraz państwo takie rozwiązanie wprowadziło, że studenci w organach kolegialnych zarządzających uczelniami muszą się znaleźć, wymóg, który państwo wprowadza. Natomiast tak odpowiadając na pani pytanie, na poziomie zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego uczelnią robią to jej pracownicy. Oczywiście studenci mają obszar związany z samorządnością studencką i aktywnościami związanymi z tym, że są studentami. Natomiast to ciekawe, jak pani o tym mówi, to bym też zadał pani pytanie, jak pani sobie wyobraża taki wpływ na zarządzanie uczelnią przez studentów. Już się odmutowuję. Nie jestem zarządczynią uczelni, no ale wyobrażam sobie, być może, nie wiem,
Ale wyobrażam sobie choćby, jakby, jeżeli są te ankiety, na przykład studenckie, to żeby to nie było tylko jakby odpytanie czy ocenienie jednej strony, tylko taki realny wpływ na to, co później, o czym później, nie wiem, co później się dzieje na uczelni. Wyobrażam sobie, że studenci mogliby uczestniczyć w tworzeniu, nie wiem, norm, przepisów, praw, ale tych wewnętrznych, uczelnianych, kodeksów. Nie umiem nazwać papierów, które pewnie wy lepiej nazywacie. Natomiast chodzi mi o taką autentyczną samorządność w sensie Sprawczość, sprawczość, sprawczość. sprawczość tego oddolnego tworzenia przez studentów życia uczelni, ale właśnie nie tylko uczestniczenia w nim, czy uczestniczenia w tym, co pracownicy, zarządcy uczelni zaproponują, tylko tworzenia. Ale jak mówię, ja nie mam doświadczeń zarządzania uczelnią, nawet zarządzania wydziałem. Także o to was pytam. Można, Karolu. Ja bym powiedział tak, że myśmy tego nie praktykowali. Mam nadzieję, że do studentów trzeba by zapytać, czy jesteśmy otwarci, jak przychodzą z propozycjami różnych działań na rzecz studentów. Czasami uczestniczyłem w tego rodzaju spotkaniach i to są jakieś tam juwenalia albo podobne tego rodzaju wydarzenia. A ja sobie wyobrażam, idąc ad vocem tego, co pani mówiła przed chwilą, i czegośmy nie robili, ale na przykład jak mamy nowy projekt, teraz będziemy cudny, mogę powiedzieć, tak estetycznie i funkcjonalnie projekt nowego budynku na Łabiszyńskiej, można by sobie wyobrazić, że zapraszamy również studentów do wyrażenia opinii, żeby mieli to poczucie, jak przed chwilą jedna osoba powiedziała, większej sprawczości, partycypacyjności w takich decyzjach. Nie podejmowania może decyzji, ale takiego, to w ogóle mamy ogromny kłopot w polskim społeczeństwie, żeby dawać ludziom, uczciwie dawać głos nie tylko raz na 4 lata. I ja to przyjmuję jako bardzo, bardzo ciekawy komentarz. Nie mam jasnej odpowiedzi, gdzie można byłoby to tak studentów sensownie zapraszać, żeby to nie było jak greenwashing, prawda, że zapraszamy 3 osoby i tylko żeby dobrze wyglądało. Natomiast na poziomie, my bardzo mamy dużo konsultacyjności na poziomie na przykład menedżerów, których Karol zaprasza do współdzielenia współodpowiedzialności za mnóstwo rzeczy poza wychodzących, poza silosy organizacyjne, natomiast nie dotyczy to studentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos kolejnej osobie, to chcę opowiedzieć anegdotę związaną właśnie z udziałem studentów w zarządzaniu uczelnią i Olafie, ona będzie bliska Twojemu sercu, bo to dotyczy Danii. Otóż w połowie lat 80. byłem profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kopenhadze. Przez semestr tam wykładałem i wtedy dziekanem był student trzeciego roku. Ponieważ studenci na pełnoprawnych zasadach zasiadali w Radzie Wydziału. Każdy członek Rady Wydziału mógł być wybrany dziekanem, no i został ten student wybrany. Muszę powiedzieć, to taki bardzo jaskrawy przykład tej poprawności politycznej duńskiej. No bo prawdę mówiąc, kiedy ten człowiek miał studiować, to było na Wydziale Informatyki. To tam nie jest tak, że sobie można chodzić albo nie chodzić na wykłady i laboratoria. Tam naprawdę jest ciężka praca. Dziekan to też jest ciężka praca. Nie wiem, jak on to godził, ale w każdym razie taka była sytuacja. Marysia, pani Maria Czerepania-Gwarczak, zapraszam. Dziękuję za tyle interesujących informacji. Zamroziłaś Dotyczy. trochę. Aha. A A to teraz lepiej? łącze, to twoje łącze, to ty nic To na to moje łącze takie kiepskie. a. Krótko To nic, nie postawię musisz być pytanie. krótko, mów. Pytanie moje dotyczy pozyskiwania kadr.
Czy prowadzicie szkoły doktorskie, czy szkołę doktorską? Jeśli tak, to jakie są zasady funkcjonowania tej szkoły, czy tych szkół? I no właśnie, jaką politykę kadrową, jeżeli chodzi o... No, zdarzało mi się też pracować w szkole niepublicznej, ale wtedy miałam takie wrażenie, że szkoła jest takim pasożytem na uczelniach publicznych. Byliśmy, no, przynajmniej ja, jako gotowy produkt akademicki, byłam tam zaangażowana. Polityce zarządzania, tej kulturze zarządzania, jaką prowadzicie, są też właśnie takie dane z, no, z, chciałam, przepraszam. Dziękuję bardzo. Można? Mogę, Karolu, czy ty chcesz? To jeżeli chodzi o szkołę doktorską, którą można się, jak sama nazwa wskazuje, doktoryzować, prowadzi. Mamy regularną, tradycyjną, bym powiedział, szkołę doktorską przy Federacji Naukowej, o której też Karol mówił, ale mamy też takie różne ścieżki pośrednie związane z organizowaniem, powiedziałbym, studiów podyplomowych, które mają przygotowywać do nabywania kompetencji osób, których mamy dużo, szczególnie dla tych osób, a mianowicie nasze uczelnie są niezwykle praktyczne i przyciągają mnóstwo praktyków. Oprócz tego, że mamy i tych ludzi kupujemy z rynku, jeżeli tak można transakcyjnie powiedzieć, z doktoratami czy habilitacjami, którzy są, ale mnóstwo mamy właśnie praktyków i wielu z nich, to jest bardzo ciekawe zjawisko. U nas na Warszawie zgłosiło się prawie 20 osób, magistrów, którzy przyszli do nas z biznesu, dzielili się swoim wiedzą i doświadczeniem i chcieli robić doktorat. I ich wysyłamy wtedy do federacji, ale ciągle, tu bym powiedział, bardzo pracujemy nad całościowym systemem, który by zachęcał. Teraz się pojawiają głosy na poziomie studiów. Tego nigdy nie było, żeby mówić, że ktoś dobrze rokuje i żeby go prowadzić, powiedzieć do już na czwartym, piątym roku studiów, że masz predyspozycję do tego, żeby się rozwijać również naukowo. To tu jesteśmy bardzo takim in statunas sendi, ale się cieszę, że te potrzeby widać. Jest niezwykła też elastyczność w tym, żeby szukać rozwiązań zapraszających tych studiujących do w ogóle rozważania doktoratu. Ale tego nie było, bo to nie jest taki profil też uczelni. One miały kształcić przez wiele lat raczej profesjonalistów z obszaru ekonomii, zarządzania, jakichś nauk informatycznych. I nauki nie było. To dopiero jak, znaczy ona była w ograniczonym bardzo zakresie. Więc to jest nowum i bycie uniwersytetem mi zobowiązuje, ale też daje bardzo duże możliwości. I to, co z kolei tylko jeszcze jedną rzecz powiem, którą bo to nie ja wymyśliłem, więc się będę chwalił, mianowicie prorektor do spraw nauki w Poznaniu robi międzynarodowe seminaria, również dla bardzo młodych ludzi i dla naukowców regularnych, można by powiedzieć, i młodych ludzi rozważających doktoraty, seminaria międzynarodowe z partnerami międzynarodowymi, takimi jak Maroko, Indonezja, bardzo oryginalnymi, teraz jeszcze tam Indie, może Turcja właśnie dojdzie po to, żeby też dla młodych ludzi szukać zespołów badawczych, bo my mamy niewystarczające zasoby własne, nie ma tej tradycyjnej struktury, asystenci, adiunkci. Do tego nam jakoś brakuje albo musimy wymyślić. Jeszcze tak wrócę do tego, Olafie, co powiedziałeś o tym, że o pytaniu, które jest bardzo ważkie i sobie je zadajemy, co to znaczy być prywatnym uniwersytetem i to
prowadzimy wewnętrzną debatę na ten temat i rzeczywiście traktujemy to także jako rodzaj zobowiązania, także w tym wymiarze budowania przepraszam za takie słowo, kadry, no bo my dzisiaj mamy, już nie pamiętam, ale w wielu dyscyplinach uprawnienia habilitacyjne w 8. A po dołączeniu socjologii i nauk politycznych i administracji kolegium Civitas będzie 10, także... To zobaczymy, czy tak się stanie, ale w każdym razie no, od zeszłego roku mamy taką możliwość, żeby na poziomie także doktorów habilitowanych budować naszą własną kadrę. Ale też się tego uczymy, no bo dawniej tak nie było i dołączali do nas ludzie, którzy habilitację robili na innych uczelniach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Turski. Ja przepraszam, ja trochę jestem spóźniony w zadawaniu pytania, ale nie mogłem znaleźć łapki na tej wersji Zooma, która się u mnie wyświetliła. Ale znalazłeś. No, przez kompletny przypadek, wyłączając po kolei wszystkie. Znalazłem. Ja najpierw o tych studentach we Włazach. Po pierwsze, ja bym bardzo był zadowolony, gdyby państwo przestali oddzielać prywatne uczelnie od państwowych. Bo w krajach, w których uniwersytety są, no powiedzmy, w pierwszej dwusetce rankingowych list, takie podziały nie istnieją, a uczelnie są i prywatne, i państwowe, i jakoś to ta bardzo dokładne wyartykułowanie, czym się różni uczelnia państwowa od uczelni prywatnej, czy publiczna uczelnia prywatna, wydaje mi się być kompletnie bez sensu. I co to ma za znaczenie? Czy kto jest właścicielem uczelni? Na uczelni prywatnej, której byłem przez pewien czas, kiedy mieliśmy jedyną w historii Polski prywatną uczelnię uczącą matematyki, czyli Szkołę Nauk Ścisłych, to równania Einsteina uczyłem tak samo dobrze jak na uczelni prywatnej, państwowej. I były to te same równania, o Boże Święty. I nie było żadnego specjalnego. A podobno Euklides to powiedział, że nie ma w matematyce królewskich dróg, więc nie rozumiem tego, ale studenci siedzą sobie na Radzie Wydziału, zajmują się sprawami studenckimi. Na innym seminarium niedawno się dowiedziałem, że w zasadzie z punktu widzenia studentów to najważniejszym problemem jest problem mobbingu studentów przez kadrę nauczającą, co mnie dość zdziwiło, no ale może tak teraz jest, więc to jedna. A druga sprawa to jest z tymi doktoratami. To jest jeden z najbardziej idiotycznych pomysłów w tej tak zwanej ustawie numer 2, która nas obowiązuje. To jest to, że mamy mieć taki fabryczny model doktoratu. Modele doktoratu na uczelniach bardzo dobrych, znowuż tych pierwszych z tej dwusetki, albo nawet pięćdziesiątki, albo nawet dziesiątki rankingu szanghajskiego nie istnieją. Doktorat uzyskiwany na Harvardzie jest formalnie, technicznie zupełnie innym doktoratem niż doktorat uzyskiwany na Uniwersytecie Stanforda. A ja znam amerykańskie uniwersytety z pierwszej piętnastki, na których pracowałem, gdzie w ogóle nie ma żadnej struktury. Doktoraty się wydaje wtedy, kiedy delikwent potrafi cokolwiek zrobić badawczego. Więc to są moje komentarze. A jedno mam pytanie, na ile ta struktura państwa konglomeratu uczelni, bo tak to rozumiem, prawda, to panowie, nie mówimy o jednej uczelni, tylko o konglomeracie, czyli o czymś takim jak University of California, prawda? University of California jest też takim konglomeratem, prawda? Więc tak jest. Gdybyśmy mieli dużo czasu, to możemy się zapytać, czy to się jakoś różni bardzo od tamtej struktury. Ale mamy ten konglomerat i
No i na ile on jest skonstruowany specyficznie do tematyki, zasadniczej tematyki badawczej, które Państwo prowadzicie? Ja akurat przez lata uczyłem w Collegium Civitas, więc bardzo dobrze wiem, jak działa Collegium Civitas i przynajmniej w tej chwili nie widzę żadnego związku między bankowością a Collegium Civitas. Poza tym, że musieli mieć konto w banku, prawda? Ale są teraz. Więc na ile ta struktura państwa, w szczególności w tych takich sprawach doktoraty, habilitacje, jest związana z dość chyba specyficzną tematyką badawczą. Bo nie sądzę, żeby ktoś na waszych, w tym konglomeracie u państwa, na przykład zajmował się matematycznymi podstawami informatyki. Nie, tam informatyki, pieniędzy komputerowych, prawda, czy informatycznych, jak to się tam nazywa? Bitcoin. No jedna z wielu, w tej chwili jest wiele. Trump wyda pierwszego dnia nową. Więc to było moje pytanie. Dziękuję bardzo. Ja może zanim Olafie... Pytanie i prosimy o odpowiedź. To ja odpowiem na pana pytanie pierwsze. Czym się różni uczelnia publiczna od niepublicznej i dlaczego na to zwracam uwagę? Różni się tym, że uczelnia publiczna oferuje studentowi za darmo to, co uczelnia niepubliczna oferuje za pieniądze, bo tak państwo ustawia system. To nie jest poprawny argument, dlatego że uczelnia publiczna również wydaje pieniądze na pracowników, tak samo jak prywatna. I z punktu widzenia, powtarzam, nauczania, ja za pieniądze nigdy nie uczyłem za darmo równań Einsteina, ale uczyłem je raz znaczy uczyłem za darmo tylko w prywatnej szkole, bo Szkoła Nauk Ścisłych była jedyną prywatną uniwersytetem, według nowych słów, w której pracownicy, profesorowie przez cały czas jej istnienia nie dostali nigdy honorarium, bo go nigdy nie brali i podpisywaliśmy, że nie chcemy honorariów od tej szkoły. Dobrze, pozwólmy odpowiedzieć. Ale to odpowiedź jest niedobra, bo to, kto płaci pieniądze, nie jest wyróżnikiem logicznym. Ale każdy ma prawo do swojego, swojej opinii. Ja mam, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Pytanie, czy gdybyśmy zajmowali się produkcją butów i byłyby tacy sprzedawcy, którzy oferują buty za darmo, a my byśmy oczekiwali godziwej ceny, czy bylibyśmy na równych prawach mogli konkurować? Ja rozumiem, co pan chce powiedzieć, ale ja nie mogę liczyć na żadne wsparcie państwa. Mogę liczyć za to na kontrolę Urzędu Kontroli Skarbowej i wszystkie inne kontrole, ale żadnego wsparcia finansowego nasza uczelnia nie dostaje ze strony państwa, a uczelnia publiczna z tego żyje. I to jest nie mogę tego nie dostrzec. Olafie, czy chcesz coś dodać? Tak, ja bym powiedział, jest też wątek bardzo, powiedziałbym, psychologiczny, jako psycholog powiem, a mianowicie, że jak pracowałem na SWPS-ie, to gdzieś dopiero po 15 latach środowisko z psychologów z uczelni publicznych zaczęło mówić, że bycie magistrem po SWPS-ie jest równie godziwe, co po stawkach w Warszawie. Innymi słowy, że to jest też... Powiedziałbym, taka próba szkół niepublicznych pokazania, że wartość tej edukacji jest porównywalna z tym, co oferują uczelnie publiczne, a niestety, o czym też Karol mówił, no mamy takie dramatyczne kurioza, ale niestety nie jedyne, jak Collegium Humanum, gdzie uczelnia jest traktowana jako sposób, bo maszynka do robienia brudnych pieniędzy. No i to jest dla nas bardzo trudne dziedzictwo, z którym, i tu mówię właśnie też o takiej psychologii, chcemy być, a różnie bywa, traktowani przez uczelnie państwowe jako
jako wystarczający dobry partner i w nauce, i w dydaktyce. Natomiast wracając do pierwszego pytania, to jeszcze raz powiem, znaczy tego dotyczącego nauki, panie profesorze, no to jeszcze raz powiedzieć, że koncepcja federacji, w której się podstawowa nauka dzieje, jest właśnie taka, że nie patrzymy, czym się zajmuje dana filia, tylko czy ma jakichś ludzi, którzy mogą wejść do ENEK poszczególnych dyscyplin. A to, że pewnie rozumiem do pierwszej nazwy Wyższa Szkoła Bankowa pan referował, to właśnie między innymi te zmiany, które zostały dokonane na enigmatyczne merito, jest po to, żeby uciec od nazwy, która była sensowna 30 lat temu, jak szkoły powstawały w związku z programami edukacyjnymi dla Banku Staropolskiego w Poznaniu. I ja się bardzo też cieszę, bo to mamy pewnie oferujemy, sobie wyobrażam, można mieć magisterium z 20 na 20 kierunkach, a pewnie nawet więcej w całym tym galaktyce naszych uczelni. Bardzo dziękuję, Olafie, i wybacz, Januszu, że ci już nie udzielę głosu, ale czas minął. A na tym tak zwanym dużym seminarium, w odróżnieniu od spotkań naszego zespołu marzycieli, bardzo zwracamy uwagę na dyscyplinę czasową, więc ogromnie dziękuję obu naszym referentom. Myślę, że przedstawiliście naprawdę dla mnie osobiście dosyć fascynujący przykład i pewnie na długo on zostanie w naszej pamięci i w naszym zespole będziemy też o tym rozmawiać. Zapraszam Państwa, przypominam, zapraszam Państwa na 14 listopada. Naszym gościem, referentem będzie profesor Marek Ćwiklicki. Będzie mówił o nowym kierunku studiów, który został stworzony we współpracy pomiędzy naukowcami a przedstawicielami biznesu. Dziękuję bardzo.